kochani. Mam dla Was dzisiaj nowy kurs, a przy okazji zrobiłam mały remont, więc koniecznie dajcie znać, jak Wam się podoba. A dzisiaj przygotowałam dla Was kurs na poszewkę, na poduszkę, na szydełku. Zrobimy sobie taką dekoracyjną, z takim ozdobnym wzorem. Będzie raczej dekoracyjna, raczej nie do tego, żeby na niej spać, bo to jednak sznurek bawełniany, więc myślę, że byłoby trochę twardo. Ale w razie czego możecie sobie też, tak jak tutaj, zrobić ją po prostu ze zwykłej akrylowej włóczki i myślę, że będzie po prostu wtedy bardziej miękka. Także co, zaczynamy! Użyjemy tym razem włóczki Yarner Tribbon. To taka bawełniana wstążka, która jest nieco delikatniejsza niż zwykły sznurek bawełniany z rdzeniem, więc myślę, że tutaj sprawdzi nam się idealnie. Oczywiście możecie użyć zwykłego sznurka, albo też zwykłej włóczki bawełnianej albo akrylowej. Ważne, żeby była dosyć gruba, żeby wzór nam się ładnie układał. Będziemy potrzebować dwóch motków na przód i dwóch motków na tył poduszki. Przy mniejszych poduszkach może wystarczyć jeden, ale nie gwarantuję. Przyda nam się szydełko. W zależności od tego, jak ciasno przerabiacie, dobre będzie 8 lub 9 mm. Ja użyję 8. Jak zwykle przyda nam się igła i ostre nożyczki. Kolejną rzeczą, której będziemy potrzebować, będzie wkład do poduszki. Ja swój kupiłam za jakieś grosze w markecie budowlanym. Możecie też użyć jakiejś starej poduszki, która już Wam się znudziła. Moja poduszka ma wymiary 40x40, więc jest całkiem duża, ale wydaje mi się, że 35x35 wyglądałoby nawet lepiej, ale to już będziecie musieli sobie ocenić sami. No dobra, wszystko mamy, to do roboty. Na przód poduszki wybrałam sobie liliowego ribbona. Robimy pętelkę. I zaczynamy robić łańcuszek. Staramy się przerabiać dosyć luźno. Ilość oczek będzie zależała od tego, jak duża jest Wasza poduszka. Ja na swoją 40 zrobiłam 42 oczka. Ważne, żeby liczba oczek była podzielna przez 3 i żeby pierwszy rząd wyszedł nam trochę dłuższy niż bok poduszki, bo kolejne rzędy nam to trochę ściągną. Upewniamy się, że mamy liczbę oczek podzielną przez 3. Robimy dwa kolejne oczka. Owijamy włóczkę na szydełku. I w trzecim oczku od szydełka robimy słupek. W kolejnym oczku też dodajemy słupek. I tak aż do końca łańcuszka, po jednym słupku w każdym oczku. Na końcu sprawdzamy, czy ilość słupków nam się zgadza. Robimy dwa oczka łańcuszka i odwracamy. Teraz zaczniemy już robić nasz wzór. Zaczynamy od zrobienia jednego słupka w kolejnym oczku. I teraz zrobimy front post crochet, czyli słupek wkłuwany od przodu. Owijamy włóczkę i zamiast wbić się w górę oczka, owijamy środkową część oczka i tam nabieramy włóczkę. Kończymy słupek normalnie. Jak widzicie, słupek ułożył nam się przed wszystkimi innymi. W kolejnych dwóch oczkach robimy zwykłe słupki. I w kolejnym znów front post crochet. Powtarzamy w ten sposób, dodając na zmianę dwa zwykłe słupki i jeden wkłuwany od przodu, aż do końca rzędu. Po ostatnim słupku od przodu robimy jeszcze jeden zwykły. Dwa oczka łańcuszka i przechodzimy do kolejnego rzędu. Zaczynamy teraz rząd trzeci. Najpierw sprawdzamy sobie, w którym miejscu mamy nasz wkłuwany słupek i tam robimy zwykły słupek. Potem robimy dwa słupki wkłuwane od przodu.
i znów jeden zwykły. I powtarzamy. Zwróćcie uwagę, że zwykłe słupki zawsze pojawiają się w miejscu słupków wkłuwanych z poprzedniego rzędu, dzięki czemu po drugiej stronie tworzy nam się taka kratka. Kontynuujemy przerabianie w ten sposób aż do końca rzędu. Znowu dwa oczka łańcuszka i odwracamy. Teraz będziemy powtarzać rząd drugi. Najpierw jeden zwykły słupek, potem słupek wkłuwany na naszym wystającym słupku i dwa zwykłe słupki. I powtarzamy aż do końca rzędu. I w zasadzie w ten sposób powtarzamy aż do osiągnięcia odpowiednich wymiarów. Mój przód poduszki składa się z 12 kwadracików na 13. Ważne, żeby nie był większy od Waszego wkładu, bawełna się lekko rozciągnie, a zbyt luźna poszewka nie będzie wyglądać ładnie. Ok, to przejdźmy teraz do robienia tyłu. Oczywiście możemy zrobić tył tym samym wzorem, jednak zdecydowałam się na klasyczne półsłupki, dzięki czemu druga strona poduszki będzie gładsza. Zaczniemy oczywiście od łańcuszka. Ilość oczek znowu będzie zależała od wielkości Waszej poduszki. Ja zrobiłam 36. Tutaj nie będzie już żadnej filozofii, będziemy dodawać po jednym półsłupku w każdym oczku, aż nasza robótka nie będzie wystarczająco duża, żeby połączyć poduszkę. U mnie wygląda to tak, przepraszam za bałagan w kadrze, ale musieliśmy się przenieść tak, żebyście coś widzieli. Odcinamy końcówkę i zakańczamy. Nawlekamy końcówki na igłę i ukrywamy między oczkami w obu częściach. Pozostało nam jeszcze zszycie tego w całość. Możecie po prostu zszyć obie połowy na okrętkę, ja połączę je półsłupkami używając jaśniejszej łódki. Robię półsłupki w taki sposób, żeby połączyły obie połowy. Po dojściu do narożnika robię 3 półsłupki w jednym oczku i przechodzę do kolejnego boku. Po uzupełnieniu 3 boków przyszedł czas na wepchnięcie do środka naszego wkładu. Zszywamy ostatni bok w taki sam sposób jak poprzednio. Wiążemy i ukrywamy końcówki. I proszę bardzo, nasza poduszka jest gotowa. Poduszki gotowe, więc jak zwykle czekam teraz na Wasz feedback. Dajcie mi znać, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co ewentualnie powinnam bardziej wytłumaczyć. Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, no i co? Do zobaczenia!